jest szansa na rozwój stolarstwa w gminie? O tym już za chwilę. W tych wiadomościach powiemy także o zmianie organizacji ruchu na ulicy Opolskiej. Na koniec o inwestycjach, które zostaną zrealizowane w tym roku. Dzień dobry, to już koniec marca, a początek wiosny. Dlatego najwyższy czas rozpocząć wiadomości telewizji Dobrodzień, na które serdecznie zapraszam. O tym, że Dobrodzień stolarstwem stoi, wie każdy z nas. Nikogo chyba zatem nie zdziwi fakt, że w naszej gminie obchodziliśmy Święto Stolarza. Była to okazja do porozmawiania zarówno z tymi, którzy sztuką pracy z drewnem zajmują się od dziesięcioleci, jak również z młodzieżą, która dopiero poznaje tajniki stolarstwa. Dobrodzień, stolica meblarstwa, miasto stolarzy. Kolejni fachowcy szkoleni są tutaj z pokolenia na pokolenie, co pozostaje tradycją rodzinną. Tak również jest u państwa Kaczmarczyków, u których tradycja kontynuowana jest od 90 lat. Zakład założył pradziadek w 1926 roku. No później tradycję tą kontynuował dziadek, a następnie ojciec w zakładzie dziadka. Gdyby mój ojciec na przykład nie miał zakładu stolarskiego, w sumie nie wiem, czy bym pracował tutaj w tym fachu. Niestety, młodych dobrodzian chcących specjalizować się w tym fachu jest coraz mniej. W zawodach meblarskich, takich jak stolarz, tapicer albo cieśla, bardzo spada. Obecnie mamy tylko jedną klasę, która liczy zaledwie 11 osób. Jest to klasa czwarta Technikum Przemysłu Drzewnego, a więc oni za parę tygodni będą już absolwentami szkoły. Jak się okazuje, specjalność ta nie tylko jest pożądana, ale samo rzemiosło idzie z duchem czasu. Zdaniem eksperta, przyszłość meblarstwa w Polsce jest bardzo obiecująca. Jako kraj, ale również jako region mamy bardzo duży potencjał produkcyjny i to, co między innymi tutaj chcemy osiągnąć, to połączenie tej wartości dodanej, jaką niosą nowe rozwiązania, z tymi tradycyjnymi kompetencjami ludzi tutaj w regionie, rzemieślników, którzy mają fach w ręku i potrafią zrobić dobry mebel. A takich, którzy potrafią zrobić dobry mebel, w Dobrodzieniu nie brakuje. Owszem, konkurencja jest duża, ale na dobrodzieńskie warunki, jak na razie jest to jeszcze ciągle zdrowa konkurencja. Z okazji Waszego święta, drodzy stolarze, życzymy ostrych, acz bezpiecznych narzędzi i żebyście wciąż z niesłabnącą precyzją i zapałem tworzyli przedmioty, które towarzyszą nam na długie lata. Rok 2016 wiąże się z rozpoczęciem rewitalizacji dobrodzieńskiego rynku. W ubiegłym roku gruntowny remont przeszła ulica Opolska, na której teraz zmienia się organizacja ruchu. Z naszego materiału dowiecie się, jak od teraz będziemy poruszać się po centrum Dobrodzienia. Na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej i Solnej w centrum Dobrodzienia nastąpiła reorganizacja ruchu drogowego. Zauważyłem, jeżdżę, korzystam z tego. Mnie to nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi to i bardzo ładnie, że zrobili. Choć niektórym nie tyle przeszkadza, ile zapomina się zerknąć na znaki. Na pamięć jadę. No raczej na pamięć. No patrzę na znaki, na pewno. Ale nie każdy zwraca na nie uwagę, co powoduje niebezpieczeństwo na drodze. No są takie przypadki, ja miałam osobiście zdarzenie z takim samochodem, który no być może się zapomniał i skręcił w ulicę Opolską, chcąc przejechać w ulicę Solną, także no być może to z zapomnienia, być może to czasami z zaoszczędzenia czasu. Reorganizacja związana jest z planami dotyczącymi remontu i przebudowy dobrodzieńskiego rynku. To nie było zaprojektowane przy przebudowie ulicy Opolskiej. Po wprowadzeniu jednokierunkowości na ulicy Opolskiej trzeba było dokonać pewnych zabiegów, przede wszystkim przyjąć stałą organizację ruchu. W związku z tym, że jednak mieszkańcy z pewnego przyzwyczajenia mogli kiedyś zjeżdżać z rynku bezpośrednio w ulicę Solną, radni, urząd uznał, że warto jednak pójść mieszkańcom na rękę i przywrócić tą możliwość przejazdu bezpośrednio z rynku ulicę Solną. Póki co włączamy lewy kierunkowskaz i uzbrajamy się w cierpliwość, bo kolejna zmiana nastąpi dopiero niebawem. To zostanie zmienione, jak tylko pogody się ustabilizują i będzie można wymalować znaki poziome.
Dlatego przypominamy o konieczności patrzenia na znaki i zachęcamy do rozwagi i ostrożności. Zmieniamy temat. Gotowe są już konkretne plany mające na celu rozwinięcie infrastruktury w naszej gminie. Część tych planów stanowią m.in. przebudowy dróg gminnych. O te i o inne inwestycje zapytał nasz reporter. Wiosna to czas zmian, a co za tym idzie remontów, których na ten rok przewidzianych w naszej gminie jest wiele. Strategiczną inwestycją będzie przebudowa rynku. Zaczynamy tak zwany pierwszy etap przebudowy rynku. Jesteśmy już po przetargu. Została wybrana już firma Profectus z Niezdrowic z województwa opolskiego. W ramach tej inwestycji zaczynamy od przebudowy infrastruktury tej pod ziemią, czyli będziemy budować nową sieć wodociągową, nową sieć kanalizacji sanitarnej i nową sieć kanalizacji deszczowej, a potem odtwarzać drogi i chodniki. I te drogi i chodniki będą odtworzone z granitu ciętego. Nie powróci już na drogi asfalt. Kapitalny remont wymaga ograniczeń ruchu i tymczasowych utrudnień, z którymi będą musieli borykać się mieszkańcy. Jednak rynek nie w całości będzie rozkopany. W tym miejscu, gdzie są nasze bloki, to tam kanalizacja sanitarna biegnie w tyłach tych zabudowań. Więc też cały rynek nie będzie przekopany i nie będzie aż tak źle. Na pewno będą utrudnienia, no ale apeluję do mieszkańców o zrozumienie, bo nie da się niczego wyremontować bez tego, żeby najpierw wszystko rozebrać i przygotować do tego. Inwestycje samorządu nie skupiają się tylko w centrum. W tym roku rozpocznie się podłączenie Rędziny do gminnego wodociągu. Pierwszym etapem będzie wykonanie dokumentacji i ta dokumentacja jest założona, że będzie wykonana do 30 września tego roku. No i koszt takiej inwestycji, koszt takiej dokumentacji to około 70 tysięcy złotych. Mieszkańcy na tą chwilę mają wodę z pobliskiej leśniczówki. Co w niedalekiej przyszłości zmieni się, a kilkudziesięciu mieszkańców tej wioski odczuje zmianę na lepsze. Marcowe wydanie wiadomości Dobrodzień TV dobiega końca. My jak zawsze spotykamy się znowu już pod koniec kwietnia. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.